Mam wrażenie, że jestem już na miejscu. Opisz to miejsce. Znaczy, ciężko powiedzieć, że na miejscu, ale już jestem jakby na początku. Nie wiem, jak to określić. No, tam, gdzie skąd powinien zacząć. Tak. Widzę takie takie małe punkciki światła, które rozpraszają się jak małe nitki, tak jakby. Tak. Takie energie, energetyczne takie miejsce. Czuję słońce, dosłownie jeszcze nie słońce, tylko światło od góry. Wygląda jak słońce, takie promienie ma. Tak. Poczuj te promienie. Przychodzi, że to też jest jakaś energia. Odczytaj to. Jest to duża energia. To jest jakieś skupisko. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Może to być planetą. Może być to układem planet. Może być to... Nie wiem, tak to czułam, że jest to skupisko bardzo wielu energii, które promieniuje. Odczuwasz to pozytywnie? Bardziej neutralnie. To tak jak się przechodzi przez las, czy łąkę, czy jakieś takie miejsce, gdzie czuje się taką neutralność. Nieinwazyjność, a może tak. Ale jest to połączenie bardzo szerokie. Te energie są, to nawet nie jest układ planet. Ja to już widzę jako szersze połączenie. To skupia energię z bardzo dużego obszaru. Gdybyśmy mogli nazwać tą energię, nie wiem jak to określić, to tak jak mówimy o jakiejś rodzinie, prawda? I mówimy o rodzinie, że jest to rodzina, czyli jest to połączenie jakby najbliższych sobie osób. Ale te osoby mieszkają w różnych końcach kuli ziemskiej. Ale na nich mówimy rodzina. To słowo w odniesieniu ich jakby tworzy tą całość. Ten zamknięty jakby zamknięte małe społeczeństwo. To jest tak samo z tą energią, czuję, że ona pochodzi z wielu przestrzeni i skupia się i promieniuje. Nie wiem, czemu akurat tutaj, nie w tą stronę. Może nie popycha, ale jest takie przyciąganie lekkie. Poczuj obecność Wezjusa. Słyszę echo. Dosłownie takie echo przechodzi mnie. Że Wezjus zawsze jest. Zawsze jest, kiedy ty jesteś. Mówię o tobie. Witaj, przyjaciel. Witam też. Też witaj, jest bardzo daleko. O, takie echo przechodzi przeze mnie, echo jego głosu. Czuwa nad wszystkim. Właśnie to, jak on powiedział, że jest tam, gdzie ty jesteś. Pełni niepokoju, mówi, oczekujecie czegoś, pełni niepokoju. Kogo oczekuje? Wezjus mówi, oczekujecie czegoś, pełni niepokoju. Aha. Wasza droga się nie skończyła i nie skończy.
to, co on przekazuje, słowo ciężko. To, co on przekazał, muszę to jakoś słowa ułożyć. Chodzi o to, żebyśmy się nie bali wszystkiego, znaczy tego, co się dzieje wokół nas. Że nasza droga jest bardzo długa i ona nie przestanie trwać. Więc żeby się nie bać po prostu tego, co się będzie działo. To jest tylko ziemskie. Teraz mam takie wrażenie, że bardzo mocno urosłem. Tak. Ale do takich gigantycznych rozmiarów. Jestem, no, nie wiem, jak to można określić w kilometrach. Czy można to w kilometrach określić? Do czegoś to jest potrzebne. Czuję się jak słoń. Ciężki. Wyobraź sobie, ile może ważyć taki betonowy słup albo góra, która jest wielkości kilku kilometrów w górę. Ja tak się właśnie czuję, takie odczucie jest. Obserwuj, co się dzieje. Bardzo silne odczucie jest takiego. To, co mnie jakby wzrasta, jest bardzo silne, bardzo mocno. Daje takie odczucie takiej dużej siły. Ale siły, nie jakiejś takiej mobilności. Ja się czuję dosłownie jak potężna góra. Ręce są z kamienia. Silne i twarde. Ale bardzo słabe, znaczy nieruchome są. Jezus mówi, to ty osłabłeś. Co to ma znaczyć, że ty osłabłeś? Że teraz wracam do swojego pierwotnego kształtu lub siły. Bo byłeś bardzo osłabiony. Dlatego jest takie wrażenie, że rośniesz. To, w sensie, że ja to czułem, jak rosnę. No to ma sens. Nie można zapominać o sobie. Mówi Jezus. Właśnie. Nigdy nie zapominaj o sobie. Zapamiętaj te słowa. No, to co przekazuję, to jest aż nie da się tego tak przekazać od razu. Chodzi jemu, że to ty jesteś całym wszechświatem dla siebie samego. Więc dbaj o to. Bardzo ważne. Tak, to jest taki. Zresztą wiesz, sama jak to jest, kiedy dostajesz informację, taki przekaz i nie jest to werbalne, jest to po prostu emocjonalne. Są to wszystkie jakby możliwe bodźce się uruchamiają wtedy. To się słyszy, to się czuje. I to, co przeszło przeze mnie, to, co przekazał, to właśnie, to bardzo, bardzo piękne to jest. Mówi o nas ludziach, że to my właśnie tworzymy swój świat. I ten świat jest nami. I musimy o to zadbać sami. Żeby nie ulegać wpływom. Żeby mieć pod kontrolą. Będziecie, mówi Jezus, że będziecie odsuwani od prawdy. Będziecie odsuwani od siebie samych. Przestaniecie wierzyć w siebie, zaczniecie wierzyć w innych. Zatracicie się, jeżeli nie będziecie
jakby obserwować siebie samych. Cały czas, żeby się nie porównywujcie tego z egoizmem. A ma sens. Mam takie wrażenie, że coś się dzisiaj wydarzy w tej podróży. Mhm. Jest takie wrażenie, ale to pod koniec nie teraz. Twoja misja, Michał. Nie wiem, czy to będzie misja. Mam wrażenie, że po prostu coś się zmieni. A ja nie przestaję jakby rosnąć. Nie przestaję. To jest takie z jednej strony przyjemne uczucie, a z drugiej strony takie, nie wiem jak to nazwać. Wyobraź sobie jako osobę, o siebie samą, wysokości, nie wiem ile mogę powiedzieć, 300 kilometrów może, nie mam pojęcia. W rękach mogłem złapać kulę ziemską w ręce. Nie mam pojęcia, to jest ogromne. I ja to czuję fizycznie. Te napięcie tego wszystkiego, te pompowanie. No i jest to przyjemne. Jest to, po części jest to przyjemne. Cały czas gdzieś mi przychodzą takie odczucia energii, które opuszczają swoje, żeby nie mówić o energii, które opuszczają ciało, ale przychodzi mi takie między innymi energie, które opuszczają ciało. Że są straumatyzowane. Kto jest straumatyzowany? Energie, które opuszczają swoje ciała tu na ziemi. Aha, tak. Jakby znaczy Wezys mi to pokazuje w taki sposób, że spójrz, przyjrzy się. Nie wiem po co. Nie czuję w ogóle jakby przyczyny. Obserwuj. Cały czas jakby w głowie mi ta informacja, ten przekaz jakby się pulsuje, przypływa cały czas, przypływa przez głowę, żeby nie dać się zwieść. Nie dać się zwieść. Jest to czas. Jest to idealny czas, mówi, żeby odnaleźć siebie. Żeby nie dać się zmanipulować, tak? Przede wszystkim nie dać się zmanipulować. Przez
Jak się to tak obserwuje, jak się to obserwuje teraz, tak jakby tej perspektywy, gdzie ja jestem, to faktycznie, wiesz, istniejemy w takim świecie, który nie zostawia nam jakby na nas suchej nitki. Nie mamy tego, tej możliwości bycia wolnym. Istniejemy na pewnych zasadach, albo inaczej, żyjemy na pewnych zasadach. I te zasady są cały czas zmieniane. Prawa są narzucane. Mówi Wezius, że ci, co ustanawiają prawa, nauczyli się je ustanawiać tak, żeby nie były widoczne, żeby ludzie nie mogli się sprzeciwiać. Tego nauczyła historia. Żeby nie było buntów i sprzeciwu, ustanawia się prawo, które nie jest uregulowane prawnie, ale zmienia całe społeczeństwo. I to są przekazy medialne najczęściej, prowadzone przez długi czas. Najpierw musi to być popularne. Później każdy ma się z tym identyfikować. Polubić po prostu, polubić. Wszystko, co zaczyna od was, do was nie docierać, jak to powiedzieć. Przez was ocierać się o was jest zaplanowane. Wszystko, co widzicie, jest zaplanowane. Wszystko, czego dotykacie, jest zaplanowane. I przez kogo jest to zaplanowane? Przez tych, którzy ustanawiają prawo. Począwszy od żywności. Skończywszy na tym, o czym myślisz, to wszystko jest zaplanowane. Każdy jakby przekaz, który do ciebie dociera tutaj w tym życiu, już jest zaplanowany. Pułapka. I to na globalną skalę, na bardzo dużą skalę. Tego się nie widzi na co dzień. Ale jest to zaplanowane i to jakby nie da się od tego uciec, będąc jakby w tym systemie i żyjąc w tym systemie. To jest od momentu narodzin po koniec życia. Żeby coś przybliżyć, ja to widzę inaczej, znaczy inaczej. Widzę to w ten sam sposób, tylko że nie. Ja widzę to jak takie manipulacje, energie, które manipulują, które tworzą chaos. I to jest właśnie od tego, co uczysz się w szkole, czego musisz uczyć się w szkole. Musisz, bo inaczej szkoły nie skończysz. Więc jakby jest taka pierwsza indoktrynacja, jeszcze jak się jest dzieckiem, które wymusza sposób patrzenia na życie i na świat. Jest to wymuszony sposób. Później jest praca, bo wymuszone zostało na tobie, że sukces to jest jakby pieniądze, fajna praca, jakiś status społeczny. To jest sukces. Więc wszyscy do tego dążą. Ale ludzie nie mogą wszyscy być bogaci. Więc i dla biednych został stworzony system, który nie manipuluje. I ci biedni też, znaczy biedni, w cudzysłowie biedni. Nie wszyscy muszą być milionerami, żeby pokazywać się, że są jakby, że są też fajni, że chcą być fajni, że mają jakby fantastyczne życie. To wszystko jest wymuszone przez ten system, który jakby układa prawo.
Przywiązuje do siebie. Nie wiem, czy jest w ogóle sens o tym jeszcze raz mówić. Bo jest to, o czym nieraz mówimy. I tutaj Bezos pokazuje to kompletnie jakby całokształt tego. Z drugiej strony też pokazuje takie straumatyzowane dusze, które odchodzą. Bo nagromadziły tak dużo, czy te ciała nagromadziły tak dużo wokół siebie, że nie chcą jakby odchodzić. Nie chcą tego zostawić. Cierpią z tego powodu, że muszą to zostawić. To bardzo mocno obciąża takie energie, takie dusze, które odchodzą. Proces strachu przychodzi mi, że jest to też proces strachu. Że całe. Przychodzi mi też, że został zmieniony. Jakby cała manipulacja została pociągnięta w kierunku, żeby odsunąć ludzi od natury. Żeby spowodować emocje, przede wszystkim strach przed śmiercią. Człowiek musi się bać śmierci. Najlepiej jakby odsuwać się od tej śmierci jak najdłużej można. Bo śmierć jest uważana za coś strasznego. Ludzie zapomnieli, że jest to proces. Widzą na co dzień, a chociaż coraz mniej widzi, jak obumierają kwiaty, drzewa zrzucają liście. Zwierzęta umierają. Człowiek chce być już w tej swojej dumie wieczne. Na tym właśnie też rośnie następna manipulacja. Chodzi wieczność o umysł ziemski i ciało fizyczne. Tak. Jest duży chaos teraz. Właśnie przez to wszystko, co się zaczęło kumulować tutaj na Ziemi, powstaje duży chaos. Nie ma już jakby przepływu energii. Jednego przepływu energii. Jest stworzony chaos. I ten chaos przekazuje wersję, że ten chaos się wyleczy. Po prostu energie, które zaburzają chaos, będą musiały odejść z tej przestrzeni. Będą musiały zniknąć. Aż się wyczyści. To tak jak mi cały czas ten przykład rodziny pokazuje się. Tak jak w dużej rodzinie, kiedy każdy ma swoje zdanie, i każdy chce to swoje zdanie obronić, nie licząc się ze zdaniem innego, pomimo tego, że może być bardzo podobne, powstaje wtedy chaos. I taki chaos jest na Ziemi. Chaos zniknie, kiedy ta rodzina zacznie ze sobą rozmawiać i zacznie sobie pomagać. Wtedy zrozumieją, że są jedną jakby istotą. Tego właśnie, co brakło już na Ziemi, już tego nie ma. I do tego potrzeba jest powrotu. To jest taki przykład, bym dała, jakby usiąść w kręgu i każdy po kolei się wypowiada. Wszyscy słuchają każdego, który się wypowiada. I wtedy mogą dojść do jedności. Tak. Tak jest. Tak jest. To, że ktoś się myli i patrzy na coś w inny sposób,
nie może być. To jest ta wolność, którą masz, mówi Wezius. To, że patrzysz na świat na swój własny sposób. Ale nie możesz narzucać tego innym. I inni nie mogą ci tego odebrać. Wtedy jest harmonia. Wtedy jest jakby przepływ energii jest taki, jak powinien być. Kiedy zaczynasz ingerować i narzucać swoje racje, powstaje chaos. Wzbudzasz strach, wzbudzasz niepewność i wtedy powstaje chaos. I teraz tak się właśnie dzieje na Ziemi w społecznościach. Ludzie zapomnieli, że są energiami, że są stwórcami, że tworzą swój świat i wszechświat. Mówi, fantastycznie pokazał mi to. Pokazał Mikołaja mi i małe dziecko. Z tym przekazem, dlaczego dzieci wierzą Mikołaja? Bo kiedy pragną jakiejś zabawki lub jakiejś rzeczy, to dostają ją. Pod postacią właśnie, że przynosi do Mikołaja. To jest właśnie tworzenie swojego wszechświata. Nie ma znaczenia, w jaki sposób otrzymasz to, czego pragniesz. To nie musi przyjść z nieba. To może przynieść ci twój partner, twoje dziecko, ktoś obcy. To się może pojawić w twoim życiu, kiedy przyjdzie na to czas. Dlatego nie zapomnij o tym, że jesteś stwórcą, mówi Wezius. Tworzysz swój świat. I żeby tego się trzymać. I żeby tego się trzymać. Cały czas to jakby odciska, piętnuje, żeby tego się trzymać. Energie, które nie są. Energie, które ugrzęzły, utknęły w chaosie, one znikną z tego świata. Nie, ten świat nie jest w stanie już utrzymać jakby tyle. Ziemia nie jest w stanie utrzymać tego w taki sposób. Tego chaosu. Tego chaosu, to tak jest. Najważniejsze jest to, znaczy najważniejsze, w sensie największym problemem ludzkości jest to, że odeszło od natury. Od ziemi, odsunęła się, odwróciła się od ziemi. To jest największy jakby błąd ludzkości. Przestaliśmy na ziemię patrzeć jak na jakby na istotę, która nas zasila. Tylko stworzyliśmy na niej biznes. I dostęp do niej ma tylko ten, kto ma pieniądze. I nie w sposób jakby nie szanując, tylko wyciągając, okradając. A niczym się nie różnimy, bo mówi Wezius, niczym nie różnimy, nie różnimy się od małego kwiatka, który potrzebuje ziemi, żeby rosnąć. Potrzebuje tej energii, która przez niego przepływa, żeby wzrastać. To musi być wyrównane, to musi być wyhamowane i wyzerowane. Nie może być tak, że karmicie się plastikiem. Nie utrzymacie się na tej planecie w taki sposób. Musi przechodzić energia przez każdą jedną istotę, przez każdy twór, zwierzę, przez każdą myśl przechodzi energia. To musi funkcjonować. Cały czas tam musi być wymiana energii. To znaczy wymiana w sensie przepływu. Jak energia nie przepływa, to dochodzi do martwego punktu.
Tak jest. Tak jest. To jest jak z rzeką, jak z wodą. Jeżeli woda przestaje mieć ruch, to w tym miejscu, gdzie to ruch jakby jest ograniczony lub odcięty lub zamknięty, to zaczyna to miejsce jakby obrastać i gnić ta woda. Tak. Musi być przepływ. Musi ta woda zabierać jakby glon, zabierać jakby jakieś tam odpadki, oczyszczać to i płynąć dalej. Tak samo jest na Ziemi i w całym Wszechświecie. Musi być przepływ energii. Przez każdą twoją komórkę przepływa energia. Przez każdą twoją myśl przepływa energia, pomimo tego, że energia, że myśl jest też energią. Przez wszystko energia przepływa. Jeżeli zahamujesz przepływ energii w jednym miejscu, wtedy zacznie się jakby tworzyć mały chaos. To doprowadzi do chorób lub też jest pokazane takie zaburzenia myśli, jakby choroby psychiczne chyba bardziej w tą czy agresję, czy jakieś takie... Depresję, agresję. Tak, depresję, tak. I to właśnie musi z tej planety zniknąć. Tak. Jest jeszcze tyle rzeczy na planecie, które was niszczą. Okazuje Wezjusz. Cały czas tak. Cywilizację człowieka niszczy. Ulegliśmy wpływom i to jest, nie jest dobre dla nas. Nie jest dobre to dla człowieka. Nie dla człowieka jako istoty. Dla człowieka jako produktu to nie ma znaczenia i dlatego to tak jest w ten sposób popychane w tą stronę. Tak. Człowiek musi być produktem. Inaczej jakby to globalnie się nie kalkuluje. Nie można wypuścić tyle ludzi na wolność. Dlatego próbuję się to tak utrzymać pod kontrolą. Mówi Wezjusz, że już tyle miejsc wyczyściliśmy. Tak. Tyle miejsc zostało jakby przestało działać na nas. A wy jesteście tak do tego przyzwyczajeni, do tego przybici, że sami wyszukujecie sobie. Zobowiązania i takie takie podczepienie do systemu. Tak. Widzę tunel. Tunel? Dokąd? Jest to parę tuneli do środka. Jest to mi pokazane tak symbolicznie. Znaczy pokazane, ja to widzę jakby... One są rozłożone, te tunele, to nie są tylko fizyczne tunele, to są kontakty, to są hierarchie. Powiązania. Jest ich, widzę, cztery główne tunele. Pomiędzy jeszcze nimi, tak jak krzyż, można powiedzieć, tak pokazane jest jak krzyż. To są tunele, które wyprowadzą do środka i są jeszcze poboczne, cztery mniejsze. W środku są nie ludzie tylko.
Ludzie są te mniejsze, to są te mniejsze tunele. Powiązania ludzkie. Mówi Wersus, że symbolicznie to widzisz, bo nie chcesz tam być. W sensie nie masz potrzeby tam uczestniczyć w tym. Nie, żebyś nie wchodził od razu. Jest jakaś... Ja wiem, że to może brzmi absurdalnie, ale... Jak co? Wiem, że to może zabrzmieć absurdalnie, ale widzę... Widzę ludzi, których energia, znaczy odczucie jest takie, że to nie są ludzie. Dziwnie, dziwnie. Jest bardzo nieprzyjemne to miejsce. Co to jest za miejsce? To jest jakby, nie wiem jak to powiedzieć, zarząd ziemi. O, tak to można chyba określić. Zarząd ziemi. Wiem, że to może brzmi dziwnie, znaczy mocno, ale tak to wygląda, jakby ziemia jest pod wpływem czterech jakby głównych wpływów, które wywodzą się z jednego miejsca. I w tym miejscu widzę istoty o kształcie ludzkim, ale nie czuję od nich kompletnie jakby ludzkiej energii. Nie ma tam takiego. Nie mają tych dusz, które my posiadamy. Wiesz co, one mają energię, ale to nie jest ta energia, której jakby odczuwa się od ludzi. Jest to bardzo... Jest to zimne, ciężkie. Nie jest to... Nie wiem, jak to określić. Nie jest to... Wiesz co, to tak jakbyś rozmawiała, jakbyś rozmawiała z psychopatą troszkę, wiesz? Nie zawsze czuje się agresję. Czasami psychopaci okazują jakby empatię. Znaczy okazują, może udają, nie wiem. Dwulicowość. Tak, tak, tak. To taką bardzo mocną dwulicowość się czuję. To jakbyś rozmawiał z psychopatą, który się uśmiecha i żałuje na przykład, nie wiem, małego zwierzaczka, które umarło, ale wiesz, parę chwil wcześniej, wiesz, wymordował jakichś ludzi, więc to jest takie czuję się z tego miejsca energię, taką dwulicowość. Zimne, ciemne. Właśnie to jest ciekawe, że to nie jest nie to, że kłamią. Po prostu tak się czuję od nich, że oni tak postrzegają świat. Czy oni się nie boją śmierci sami? Śmieją się z tego. Przyjdą inni. Tak, chodzi o wcielenie. Można odczytać, tak, można odczytać z ich jakby, z ich. Jak pomyślałem o tym, to tak przyszło od razu, że przyjdą inni. To przeszło tak jakby od nich. Da się zablokować wyjście tych innych. Inaczej, to wygląda po prostu tak jak grupa ludzi, bo nie jestem tam, nie czuję tego, jakby nie jestem w stanie zidentyfikować to. Tak. Lub ich, lub to coś, nie wiem. Odczucie jest takie, że wyglądają jak ludzie, ale nie mam takiego odczucia, że są to ludzie. Jest to coś, co przypomina kształtem człowieka. Ale bardziej to do zwierzęcia ma, jakby do wściekłego, głodnego zwierzęcia ma to bardziej takie
takie odczucie w tą stronę bardziej jest niż do człowieka. A jeżeli są to ludzie, to na pewno nie są z tej planety. Ta planeta jakby nie ma takich wibracji, nie ma takich energii. I te cztery tunele, oni jakby zarządzają tymi tunelami. Znaczy tunele, ja tak nazywam to tunelami. To są powiązania. Czy to są państwowe powiązania, czy jakieś organizacyjne, czy biznesowe, nie wiem. Po prostu to jest takie cztery odnogi wychodzą stamtąd, które zarządzają wszystkim. I są cztery mniejsze pomiędzy nimi, których wiem, że są tam ludzie. To są ludzie, którzy się tym sterują. Mówi Wezus, że jak będziesz gotowy, jak się czujesz gotowy, to możesz wejść. Tam do... Do środka tego. Tego skrzyżowania. Tego skrzyżowania, tak jest. To poczuj teraz samym sobą, czy jesteś gotowy. Zostanie zabezpieczenie specjalne na pewno. Jezus jest przy tobie. Poczuj całym sobą. Jezus mówi, że musisz to zaakceptować. To nie jest kwestia wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz. To nie jest lub tak, lub nie. Tylko zaakceptuj to po prostu. Wtedy nie będzie jakby obaw przed czymkolwiek. Dobrze. Mam wrażenie, że zniżam się, znaczy zniżam, że w tą stronę się kieruję. Gdzie znajduje się ten krzyż tunelowy? Mi przyszło, że Nowy Jork. Znaczy przyszło. Jak przeleciałem przez ten środek tego krzyża, to znalazłem się nad Nowym Jorkiem. Dopiero za tym krzyżem, jak go minąłem, to przeleciałem przez ten, jakby zszedłem przez ten środek i zobaczyłem, że jestem w miejscu, tam gdzie jest Nowy Jork. Nie mogę powiedzieć, że jestem w Nowym Jorku, ale w miejscu, gdzie jest Nowy Jork. O tak. Jest to nie centrum dowodzenia, ale stąd jakby wszystko jest zbudowane, w sensie wyciągnięte te macki. Te takie cztery główne jakby gałęzie, które trzymają całą jakby... I to się zmienia. Przychodzi mi też, że to się zmienia. Że to jest ta sama jakby ci, co zarządzają, nie zmieniają się, ale miejsce się zmieniają. To jest taktyka. Nie, to jest bardzo dobra znajomość kuli ziemskiej. Pokazuje mi się teraz wszystkie jak cywilizacje, które znaczyły coś na kuli ziemskiej, które jakby władały tą kulą ziemską lub pod jakimś dużym okręgiem, zawsze ich siedziby, jakby siedziby ich centra mieściły się w takich czakrach, na czakrach kuli ziemskiej. Miejsca, gdzie jest potężny przepływ energii, wymiana energetyczna. Tak.
I dlatego te miejsca też się przenoszą, żeby wzmocnić swój wpływ na energię Ziemi, na energię, która jakby napędza nas wszystkich. Ma wpływ to jest, że, to wiesz co, to jest tak jakby, ja wiem, że może tego nie człowiek nie myśli o tym, kiedy na co dzień nie wiem, idzie do szkoły, pracy, zajmuje się rodziną, domem i robi obiad. O tym się nie myśli, że przez nas przechodzi energia. I zabrudzenie tej energii powoduje też zabrudzenia w naszym ciele, w naszym myśleniu. Ale może to bardzo łatwo porównać właśnie na przykład do wody. Jeżeli ktoś wrzuci krople trucizny do obiegu wodnego, to wszyscy ci, którzy odkręcą kran i korzystają z tej wody, będą zatruci. Nie od razu umrą, będą truci przez lata, lata, będą mieli dolegliwości, będą czuli się gorzej, ale nie wpadną na to, że to przez wodę. Będą zrzucali winę na wszystko inne. Dlatego, że woda zawsze nam się kojarzy z czymś czystym. Tak samo energia ziemi zawsze nam się kojarzy z czymś czystym, bo energię można poczuć w lesie. Można poczuć w lesie, ale energia jest wszędzie. Nawet, nie wiem, no, w dużych miastach jest energia. Więc zabrudzenie tej energii lub wpływ na tą energię jakby wpływa na całą ludzkość. Jestem w środku. W środku nie wiem, gdzie jestem. Jest to jakieś pomieszczenie. Czworokątna sala. Jest bardzo takie mocne wrażenie, że tam dużo znanych osobistości w dużym przedziale historycznym przechodziło przez tą salę. Nie wiem, jestem sam, nie widzę. Nie odczuwasz nikogo. Nie mam tu nikogo. Nie uczuł nikogo. Przyjrzyj się tej sali. Co jest w tej sali? Wiesz co, wygląda to jakby, nie wiem, sala. Nie wiem, jak powiedzieć. Wygląda to w takim stylu zamkowym. Czyli bardzo bogato jakby dekorowane. Jest taki przepych. Ciemny. Jest przepych, ale jest to, nie jest to przepych na bogato. Jest to bardziej taki dostojność jakby. Ta sala jest jakby taką ma utrzymać taką dostojność, tak jak właśnie w zamku. Zdobienia drewniane. Wszystko jest praktycznie w drewnie zrobione. Znaczy zdobienia z drewna. Okna są zasłonięte do połowy, tak żeby troszkę światła wpadało, żeby było w miarę tam jasno. Michał, przyjrzyj się tym uzdobieniom. Zdobienia. Czy to są, przedstawiają jakieś znaki, figury, czy przyjrzyj się? Dużo jest zaokrągleń takich przy sklepiskach, czy to sufitów, czy kolumny, które są w czterech, przy czterech rogach, przy ścianach tej sali. Jest dużo zaokrągleń takich wywiniętych jakby, nie wiem, takie wywinięte, ja nie wiem, jak to się nazywa w architekturze. Jak idzie kolumna w górę i zaczyna się zawijać troszkę w dół, wywijać, to tak to jest zrobione to w drewnie.
Takie zasłony. płatki takie. Tak. Tylko są duże, one są wielkości, nie wiem, no tak. No jest to duża sala, więc one są też wielkości, nie wiem, jak można powiedzieć, to takie, nie wiem, arbuza może, tak. Takie wielkości, takie płaty. Zasłony, które są na złotych, jak się nazywa, takie rurka, na której się trzymają. Sztangę. Tak, takie. Na takich. Ojejku, uciekło mi słowo. Które mają złote też takie kule zdobienia przy końcach. Nic nie czuję, oprócz tego, że tutaj byli ludzie. Byli w tej sali ludzie, którzy mieli bardzo duże znaczenie. Są jakieś meble? Są meble, one pokrywają, znaczy pokrywają. Wszystkie ściany są wyłożone w drewnianych jakby kasetonach, takich kasetach, takie, nie wiem, jak to powiedzieć, no drewnie to wszystko jest. I gdzieniegdzie można dojrzeć półki, gdzie stoją książki też. Możesz podejść i wziąć jedną księgę, która zwróci twoją uwagę? Są dwie grube książki wśród wielu innych na wysokości około 2 metrów. Trzeba odrobinę, żeby tam dojść. Ty możesz lewitować, Michał. Skup się na samym sobie. Tak, ja jestem przy jestem przy książkach, tak. Książki pokazują symbolikę. Mówię dużo o symbolach. Przyjrzyj się, opisz te symbole. Trójkąt. Trójkąt jest symbolem. Jest trójkąt symbolem. Albo piramida, nie wiem jak to nazwać. Trójkąt jest symbolem, jeden z wielu. Jak otworzysz? Przychodzę. Tą okładkę otwórz, czy obojętnie w jakim języku, ty masz od razu przetłumaczone na twoje zrozumienie. Wiesz co, te książki, żeby nie jakby, ja wiem, że może też nie będzie gdzieś trzymało kupy, ale postaram się przeczytać to. Ja nie widzę literek, ja tylko widzę takie zamazane rzędy, jak rzędy liter, które jakby przekazują informacje. Dobrze, skup się. I to są opisy. Ja to czułem jako starożytne, ale to nie jest ujęte jako starożytne. Są to opisy, symboli. Wszechświata. To są opisy, symboli gatunków, władców, symbolika zawiera pewne jakby, jak to ująć, żeby, może inaczej, tak jak się wysyła buźki w telefonie, uśmiechnięta oznacza szczęście albo radość. Taka skrzywiona oznacza, że ktoś jest niezadowolony. I smile. Tak samo mają smile. To samo mają symbole. W nich jest zawarte pewna jakby przekaz energetyczny. Przekaz. Ty jako dusza zna, wie, co to jest wszechświat. Ja nie mówię o samych planetach, to nie o to chodzi. Dusza wie, skąd przyszła. Wie, dokąd pójdzie. Wie, jak jest zbudowany wszechświat. Jakie intencje tym zarządzają. Z jakich klocków jest zbudowany wszechświat.
Dlatego pewne symbole, które są zawarte, znaczy zawarte, pewne symbole, które są wykorzystane, mogą bardziej na ciebie wpływać. Mogą bardziej cię otwierać na pewne rzeczy. To są te symbole wszechświata, które, żeby mieć większy wpływ na ludzi, były przywłaszczone przez władców. Władców, nie wiem, ziemi, królów. I nawet religia chrześcijańska przywłaszczyła sobie symbol krzyża. I to jest symbol, który symbolizuje tą religię. Symbol krzyża. Symbol, który przynosi jakby odczucie nieszczęścia, śmierci. Cały czas ten krzyż jest napiętnowany w nas jest, że krzyż to jest jakby cierpienie. Nasz krzyż to jest nasze cierpienie. I z tego powinniśmy być jakby, powinniśmy no, cierpieć, powinniśmy mieć swój krzyż całe życie. Tak jak robił to Jezus. To jest ten symbol, który jakby napiętnowuje na sposób myślenia. Tak samo są też inne symbole, które są dużo, dużo starsze niż krzyż. Te symbole są naprawdę stare. Nie wiem, jak to określić. W ilu milionach lat. Pierwotne. One nie są przyniesione. One nie powstały na Ziemi. One są przyniesione na Ziemię. I to też są te symbole gatunków. W zależności jaki gatunek też ma swoją symbolikę. Czy tam odnajdziesz... To ciekawe, wiesz co, wrócę do tych gatunków, bo każdy gatunek ma jakieś inne zadanie. W całym wszechświecie jakby różne gatunki mają różne jakby swoje zadania. To nie chodzi o to zadania, że im zostały przypisane. To są zadania, które ten gatunek jakby, nie zadanie, źle powiedziałem. Rozwój? I rozwój, o, no, dobrze. Jest to nie zadanie, tylko rozwój. Każdy gatunek ma swój odrębny rozwój. Odrębnie się rozwija w jakimś kierunku, no. Są gatunki, które zniewalają inne, bo one nie potrafią inaczej. Jakby żerują na innych gatunkach. Są gatunki, może źle mówię gatunki, są istoty, których społeczność na przykład jest od tego, żeby od tego, jakby zajmują się technologią. Ich jakby rozwój idzie w tym kierunku technologicznym. Są istoty, które nie chcą się zajmować technologią, bardziej rozwijają jakby swoje umiejętności energetyczne. I to jest też, tak mówię, tak tylko pokrótce o tym, bo tego jest miliony. Ale są pewne takie nurty. I te symboliki, te symbole tych gatunków, jako ich można nazwać też herbami, czy takimi, my używamy flag, herbów. To nie jest wymysł ziemski, że pewne społeczności zaznaczają się go przez flagę lub herb. To nie jest wynalazek ziemski. To istnieje od miliardów lat, że każde społeczeństwo lub każdy pewien jakiś tam układ społeczny ma swój symbol, którym się identyfikują. I te symbole też się pojawiły na Ziemi. Te herby. Także symbole mamy tutaj i właśnie takich gatunków czy społeczności, które je przyniosły na Ziemię, żeby pokazać, że tutaj jesteśmy my na Ziemi. Nasz jakby gatunek jest się tutaj znalazł. I symbole, które jakby
wpływają na, energetycznie wpływają na ludzi, a może tak, jeżeli mówimy o Ziemi. Tak. I symbole, którzy nosili władcy. To w tej książce jest o tym zawarte. I wykorzystywanie tych symboli daje ci przewagę. Czyli umiesz te symbole wykorzystać, one dają ci przewagę. My na co dzień to robimy. Ale nie myślimy w ten sposób. Jak Wezus pokazuje. Mówi, kiedy jesteś miły do kogoś, pokazujemy sytuację. Kiedy jest się miłym do kogoś, to jakby ta osoba też jakby jej się udziela twoja energia i też chce być miła dla ciebie. Albo jest miła, pomimo że nie chce. To jest właśnie ta przewaga. Możesz na kogoś wpłynąć energetycznie. Właśnie, czy złością, jesteś zły i doprowadzisz kogoś do złości, albo jesteś miły i kogoś jakby zmiękczysz. Też ktoś będzie w stosunku do ciebie miły. To jest właśnie ta przewaga. Tylko o tym nie myślimy jako o przewadze, ale są takie jakby ugrupowania, które mocno jakby wkładają w to swój potencjał, czas i rozwój, żeby wykorzystać symbolikę do zmiany. Do wpływu na ludzi. To jest w tych książkach zawarte i to jest o symboli. No właśnie, jak popatrzeć się na obrazy, które pokazują jakichś władców, każdy władca ma jakieś narzędzie inne w ręce. Jeden ma kulę, drugi laskę, inny tam krzyż, inny coś. Tak przedstawiane są na obrazach. Tak jest. I tak jest. Symboliki używali od wieki wieków. Tak jest. To się zgadza. I dlatego ta symbolika zaczęła być jakby coraz bardziej ukrywana, tak mi przychodzi, żeby jej potencjał jakby nie rozszedł się, o może tak, nie został roztrwoniony. Jeżeli jakby wszyscy wiedzieliby o tym, to nie miałoby to takiego jakby, nie miałoby takiej siły i zasięgu. Ale jeżeli jest taka ilość osób, jakaś część osób, która o tym wie, to może użyć tego dla ludzi, którzy o tym nie wiedzą, przeciw tym ludziom. To jest właśnie, jakby w tej książce to się zawiera. Może nie konkretnie tak jak powiedziałem, ale jakby ta książka o tym opisuje. Michał, ty masz ten potencjał. Teraz ty zeskanuj te symbole i potem, jako Michał, możesz to odtworzyć na twoim komputerze. Zeskanuj to. Zeskanuj i wiesz, jaka symbolika czemu służy. Odnajdź na te czasy dzisiejsze, która symbolika dla ludzkości jest najkorzystniejsza i można z niej skorzystać w dobrym, w rozwoju świadomości człowieka. Pokazało mi się koło, okrąg. Że okrąg jest takim symbolem. To nie chodzi tylko o sam symbol. Jego energia przepływająca w okręgach powoduje wyrównanie. Taką jedność? Powoduje. Wiesz co bardziej... Energia przepływająca przez krąg daje takie wyrównanie, taki spokój, wyhamowanie. Jakby ktoś, kto
ma wokół siebie okręgi, albo ma na przykład coś jakby naszyjnik z okrągłym, znaczy z okrągłym zawieszkę. Symbolem, taką zawieszkę, tak. To takie jakby to wyhamowuje, jakby nadaje harmonii, o może tak. Wyhamowuje jakby czy złość, czy nawet radość, jakby wyhamowuje taki do takiego poziomu zdrowego, normalnego. I to jakby pokazuje mi się, że to jest takie dla człowieka dobre. Jest też piramida, ale to jest symbol wszechświata, mi przychodzi. To jest symbol wszechświata. Mylnie. Oczywiście. O, śmieję się bez Jezu, mówię, dopiero teraz to zauważyłeś. Aż głupio faktycznie. Piramida jest to symbol wszechświata. Na samym dole są oczywiście te najmniejsze jakby cząsteczki wszechświata. Piramida obrazuje wszechświat, a może tak. Przypomnij sobie, co jest na tej kolumnie, co wisi. Na kolumnie? Tam, no na tym pilarze. Miałeś tam ręce w środku. Na kolumnie, którą opisywałem, tak? Centrum umie jest na pilarze. Jest złoty trójkąt. Tak, tak, tak. A, faktycznie. Wiesz co, bo myślałem, że mówisz o tym pokoju, tym pomieszczeniu, gdzie jestem. Tak. No i to jest właśnie, tak, to jest niesamowite, bo dopiero teraz to spojrzałem w ten sposób. Piramida lub trójkąt jest odzwierciedleniem wszechświata. Wszystko, co jest na dole, najmniejsze drobinki, które się znajdują na samym dole, tworzą to i to idzie w górę do, my to nazywamy Bogiem. Nazwijmy to Stwórcą. No, my nazywamy Stwórcą, inni nazywają Bogiem, jakkolwiek. Skupię się to w jednym miejscu, na samej górze i to jest Stwórca. On jest wszystkim. Wszyscy jesteśmy Nim. Ale to, co mi pokazał Wezius przed chwilą, kiedy spojrzysz w lewy czy prawy róg takiej piramidy na samym dole i teraz tą piramidę przewrócisz jakby na drugi bok, to ten dół znalazł się na górze. Czyli w tym przypadku ten najmniejszy na samym dole stał się na samej górze, Stwórcą. Dlatego ten symbol jest trójkątny. Teraz spójrz na dolara, który trójkąt ma górę oddzieloną. Góra tego trójkąta jest oddzielona od reszty. Tak, żeby odciąć wszystkich od jakby od źródła, tak. To o to chodzi. Żeby pokazać, że ten szczyt jest nie dla was, nie do osiągnięcia. A wy jesteście odcięci od tego. A jednak nie jesteśmy odcięci. Dużo jest, przychodzi mi, że dużo symboliki ze starych cywilizacji jest jakby wciągniętych po to, żeby wykorzystywać je dla siebie. Dużo symboli. Jest podciągniętych. I to nie chodzi o stare cywilizacje, jak my nazywamy starymi cywilizacjami. Ja mówię o cywilizacjach, które istniały zanim nasza kiedykolwiek powstała. To jak tam teraz jesteś, zagłębi się, czy te cywilizacje przed nami, czy one istnieją dalej w innych warstwach? Tak. Ja bym nie nazwał tego warstwami. Znaczy, kiedyś my to nazwaliśmy to warstwami. Tak.
Jeżeli tak można określić, to tak, one żyją w tych warstwach. Czy mamy do nich dostęp? Nie. Nie z poziomu ludzkiego. Nie z poziomu ludzkiego. Jakby to. To jest kompletnie inna wibracja, kompletnie inna przestrzeń, inny wymiar. I ten wymiar jest w tym momencie, ale jest jakby na innych wibracjach. To jest jak, nie da się tego połączyć. Może połączyć to tylko istota, która nie zna czasu. My, którzy jesteśmy w czasie zamknięci, używamy go, albo ten czas nas identyfikuje. Jest, mamy teraz, była przeszłość, teraźniejszość jest przyszłość. Dla istot duchowych, energetycznych, to jest, odbywa się w tym samym czasie, tylko na innych wibracjach. Więc jeżeli energetycznie podejdziemy do tego, czy astralnie, tak się też można nazwać, to możemy tam zajrzeć, ale nigdy nie zajrzymy z poziomu istoty, która używa czasu, albo czas identyfikuje tą istotę. Więc tak, można zajrzeć, one są, jakby mają swoje warstwy. Michał, przypomnij sobie swoje całkiem pierwszej podróży, jak Wezus przechodził z tobą do centrum Ziemi, do portalu. Przez ile Tak. domów przechodziłeś? Ja nawet pamiętam kolory. Był brązowy, zielony. Znaczy pamiętam. Widzę to teraz. Brązowy, zielony. Był żółty i taki fioletowy. Fioletowy. Niebieski widzę też. No jest kilka tych warstw. One się zlewają i tak próbuję wyłapać te kolory też. Było 7, pamiętam. No jest tych kilka kolorów, tak. I chcesz zapytać, czy te cywilizacje lub te warstwy nadal istnieją? Tak. To się cały czas odbywa. Cały czas to jest. To jest przypisane Ziemi i to nie, jakby nie zostało nigdy zabrane z Ziemi. To są te My wzniesienia, tego. cykliczne. Tak to można określić. Tak to można nazwać. Cykliczne wzniesienia to są zmiany wibracji w tym przypadku, jeżeli tak to można nazwać. To są zmiany wibracji. Ja często powtarzam, jak patrzę na to wszystko, że jesteśmy wszystkim, wszystko jest nami. I to też nie jest przypisane jako. To nie jest wynalazek ziemski. To nie jest coś, co tylko na Ziemi się wydarzyło. To nie jest coś, co się wydarzyło globalnie. To jest coś, co się wydarza na co dzień w naszych domach. Kiedy umiera ktoś, kto już miał swój wiek, on znika z naszego życia. A jak ktoś, ale ktoś inny powie wcale nie, on żyje w naszej pamięci. To jest właśnie ta warstwa tej wibracji, do której nikt inny nie ma dostępu. Rozumiesz, to jest mniej więcej też w ten sam sposób. Znowu ktoś się rodzi, bo pokazuje się nowe istnienie. I cały jakby dom zaczyna żyć nową istotą. Pod tą nową istotę przebudowuje się dom, dekoruje lub wprowadza meble. A z czasem ta rzeczy po tej osobie, która odeszła, przestały mieć znaczenie i te rzeczy się jakby przestaje, znaczy przestają istnieć. Często się je wyrzuca lub chowa, żeby gdzieś tam nie przypominało to o tej śmierci, czy czasem się stawia zdjęcie tylko.
I to jest właśnie ta przestrzeń w takim jakby obrębie domowym. Rozumiesz? To jest ta warstwa, która została poniżej, pod nami, w obrębie domowym. Weszliśmy na nową wibrację, z nowym życiem, z nową przestrzenią, bo ktoś jest nowy, jakieś dziecko. Tak samo jest też z Ziemią. I nie tylko z Ziemią. To się odbywa na całym wszechświecie, że kiedy coś starego, jakby starego w cudzysłowie, w tym przypadku, coś zanika, powstaje nowe, no to buduje się nowa, jakby nowa warstwa, nowa przestrzeń. Stara nigdy nie ginie, ale nie mamy do niej dostępu z tego poziomu. To tak można to porównać. No. Tak. I te właśnie, ta symbolika jest z takich, też z takich cywilizacji. Też z takich cywilizacji jest wzięta. Zakodowałeś te znaki wszystkie? Ja widzę trzy znaki. Znaczy czwarte, trzy znaki, które mają znaczenie. Nie wiem czemu. Tak. Głowa konia odnosi się, znaczy głowa albo cały koń odnosi się do władców lub królów. Koń jako koń. Jest to jakby, jeżeli ktoś chciał być, mieć władzę lub być władczy, to gdzieś ten koń. Największy symbol to jest ta piramida, ten trójkąt. To wychodzi poza władców. Przychodzi mi o to, że żaden z władców nie może przepisać tego symbolu, bo ten symbol nie należy do nikogo. Na ziemi chodzi o władców, to jest koń i jest jeszcze symbol jakby dwa, rzymska dwójka. Czyli dwie takie jedynki, nie wiem, dwie kreski. Ten symbol jest bardzo zwodniczy. Ten symbol jest używany do manipulacji. Jeden z mocniejszych jakby symboliki, większej symboliki, jest używany do manipulacji. Zawarcie tego symbolu w czymś, czy to w rysunku, czy w obrazie, czy w napisie, albo w logo, powoduje, że ludzie, którzy odbierają ten symbol nieświadomie zawsze, znaczy nie zawsze świadomie, czasem podświadomie odbierają go, naiwnie ufają. Przestają analizować. Tylko ufają. Są dwie takie... Michał, skończyło mi się, jak wchodzisz do jakichś ważnych budowli, czy to jest sąd, czy jakiś tam coś, zawsze są kolumny. Każda kolumna z każdej strony. Tak, to dlatego chciałem o tym też powiedzieć, bo ta rzymska dwójka, ja to tak widzę, jak rzymska dwójka, to są... To chodzi o dwie kreski. Ich odległość od siebie jest w jakiś sposób proporcjonalna do ich wysokości. I te proporcje powodują taki... jak to powiedzieć? Powodują... brakuje mi słowa. Jak ktoś widzi figurę, która jest ładna, prosta, to uważa ją za stabilną. W tym przypadku jest podobnie. Jeżeli widzi w tej odległości od siebie te dwie kolumny, czy dwie kreski, czy pałeczki, jak to nazwać, w tej odległości od siebie, o danej wysokości, odbiór jest taki, że tutaj mogę liczyć na uczciwość. Ufam temu. I tego używa się właśnie przy manipulacji.
W katedrach, w kościołach, wszędzie właśnie są te kolumny. No faktycznie, też nie wiem, że o tym. Watykan składa się z kolumn, tak? Tak, tak, tak. To co, ostrożność zapowiedziana. To są właśnie taki jest ten drugi symbol. Nawet przyszło mi, że są oznaczenia jakiś, czy to są dowódcy, czy władcy, że mają takie odznaczenia gdzieś na piersi, właśnie, żeby to symbolizowało, że można tej osobie ufać. Belki nazywane. Czy belki, no, czy jakoś tak to chodzi gdzieś tam w tą stronę. Dokładają. Chodzi o zaufanie. I tego się właśnie, to ma dawać zaufanie. I często jest to używane przeciwko. W sensie nie przeciwko, że ktoś ma przy tym jakby... Zwodnicze to jest. Tak, to jest zwodnicze bardziej. Masz mieć odczucie, że w tym miejscu jesteś najważniejszą osobą, a nie zawsze tak jest. Bardzo często nie. Następny symbol? To było koło, okrąg. To był rzadko kiedy używany. Bardzo rzadko używany, dlatego że on harmonizuje, wyhamowuje pewne jakby ponadmiarowe rzeczy. Ten symbol, który widzę następny, to jest, nie wiem co to jest. To jest taki, wiesz co, to taki jak nie wiem czemu kojarzy mi się to z rakiem. Jak są takie, może skorpion. Teraz ja to odczułam w ten sposób, ale muszę znaleźć gdzieś ten symbol. Muszę go, nie znajdę tego. Nie znajdę tego. Nie widzę tego. Mówi się, mówi Wezius, albo mówi, przekazuje, że nie wszystkie symbole są widoczne. I nie wszystkie symbole, jakby jesteście świadomi pewnych symboli. Niektóre używa się tylko w swoim kręgu, po to, żeby oznaczyć członków danej społeczności czy grupy. Wy to nazywacie tatuażami. I te symbole te są często tatuowane. Ten symbol, o którym właśnie mówię, jest to symbol, który właśnie jest dziwny, bo ma takie dużo takich pozawijanych kreseczek, ale jakby całość tworzy jakby takiego taką glizdę na nogach, po prostu, wiesz. Coś takiego, no. I na kilkunastu nogach. I ten symbol jest też bardzo ważny, ale ten symbol nie jest jakby pokazany w społeczeństwie. To jest taka glizda z tysiącami nóżkami? Nie. To bardziej jak mówię, rak albo skorpion. Coś bardziej w tym kierunku. Czyli kawał odwłoczka z ogonkiem i na nóżkach taki. To jest ukrywane. To jest symbol ukrywany. Ukrywany symbol i co on oznacza? Przynależność do pewnej grupy. Ta przynależność obliguje, ten symbol obliguje. Ten symbol obliguje do wykonania. On nie jest ani większy, znaczy inaczej, ludzie, którzy go mają, nie mają ani większej władzy, ani mniejszej. On jest na równi dla wszystkich, którzy go posiadają, ale ten symbol obliguje do wykonania wszystkiego, co
do wykonania wszystkiego, o może tak. Przynależność, posłuszność. Przynależność i posłuszność, tak. I oczekiwanie też posłuszeństwa, bo to się jakby do wszystkich tyczy, którzy ten symbol otrzymali. To oznacza właśnie, że jesteś w stanie zrobić wszystko. Wszystko, ale tutaj już mówię o wszystkim. Jeżeli będzie oczekiwanie, żebyś jakby popełnił samobójstwo, to tak się stanie. Jeżeli jest oczekiwane od ciebie, żebyś coś innego zrobił, to tak ma się wydarzyć. Dlatego jest niewielka grupa tylko, która ma te symbole. Teraz, Michał, jak można zabezpieczyć te księgi, żeby nie były więcej wykorzystywane? Czy one mogą tam zostać? Czy Wezus można je jakieś zabezpieczyć i żeby władcy tego świata nie korzystali z tego? Zawsze będą wykorzystywane. Zawsze będą wykorzystywane te symbole. Nie ma znaczenia, co zrobimy z księgami. To jest tylko księgi, to jest tylko wiedza, która jest jakby dalej przenoszona z pokolenia na pokolenie. To, co Wezius pokazuje, to żeby nie szukać jakby rozwiązań gdzieś indziej, tylko szukać w sobie tą siłę. Manipulacja na Ziemi jest teraz tak potężna. Ja nie mówię o dzisiejszym dniu, po prostu od jakiegoś czasu jest tak duża, że ludzie przestają wierzyć własnym oczom, a wierzą w manipulację. Ale to po to było stworzone. To wszystko jest stworzone po to właśnie. Nie osądzajcie, też mówi. Żeby nie osądzać. Kto osądza, jest katem. Będzie, tak, tak. Tak, żeby nie osądzać. Dużo się też się dzieje, dlatego że jest ten chaos energetyczny i karma, tak zwana karma, będzie wracała bardzo szybko. Jeżeli osobaś, jeżeli kogoś osądzisz, to ktoś cię osądzi bardzo szybko. Jeżeli kogoś skrzywdzisz, zostanie skrzywdzony też bardzo szybko. Żeby uważać na to, co się myśli, na to, co się życzy. Bo te energie już przestały być jakby niwelowane. Jest zbyt duży chaos. Ziemia potrafiła sobie radzić z tym. Wszechświat potrafił sobie radzić z tym, żeby niwelować takie energie. Ale w tej chwili te energie zaczynają otaczać wszystkich nas. Dlatego trzeba rozważnie wybierać słowa i myśli. Dobrze. Mówi Bezius, że tu wrócimy jeszcze. Tu nie jest czas teraz, ale tutaj wrócimy do tej sali. Dobrze, cieszę się. Poczekaj chwilkę. Dowiemy się czegoś. Jak będziemy następnym razem, to się dowiemy czegoś. Lub doświadczymy, zobaczymy coś. Już tutaj ktoś będzie wtedy. To Wezus, poproszę, dasz Michałowi znak, kiedy mamy tam się wybrać. Pokazuje mi to, że to będzie moment, kiedy będziemy mogli mieć wpływ. Dobrze. Mówi mi w ten sposób, jeżeli jest osoba, która jest głodna lub wystraszona lub spragniona, możesz dać jej wybór, żeby ją uszczęśliwić albo żeby
I ten wybór, który dasz, może zmienić jakby całe życie tej osoby. Dlatego właśnie mi pokazał, że będzie ktoś w tej sali i przyjdzie czas, że ta osoba będzie miała podjąć jakąś decyzję. My musimy być w tym momencie, kiedy ta decyzja będzie podejmowana. Żeby móc jakby pokazać tej osobie, tej istocie, konsekwencje, czy naprawdę tego chce. Bo o to chodzi. Dobrze, Jezus. Ale też pokazuje, że moment musi być też jakby wyważony. Bo nie można komuś, na kimś wywierać naszej woli, jakby nie można wywierać. Możemy tylko przedstawić swoją wolę w momencie, kiedy ta istota będzie się wahała, bo nie będzie znała jakby przyszłości. Wtedy możemy jakby przedstawić, że jeżeli pójdziesz tą drogą, to będzie tak, jeżeli pójdziesz tą drogą, będzie tak. Ale do tej decyzji jeszcze jest długa droga, więc jest to odpowiedni moment, kiedy się ma pojawić. Dostaniesz sygnał. Tak. Dobrze. Teraz mam pytanie. Czy jesteś gotowy, żebyśmy zaglądnęli w to miejsce, o którym rozmawialiśmy? Katakomby. Myślę, że tak. Odessa. Katakomby. Dlaczego to miasto jako ostatnie? Jest tam ostra walka versus Czarne Morze, czy Morze Czarne i miasto Odessa. Biedra. Nie samo Odessa. Na południowym zachodzie od miasta Odessa, tuż przy jakby granicy miasta, nie wiem, czy to można, bo miasta nie ma jakiejś tam swojej konkretnej granicy, ma swój jakby zarys, ale tuż na dole po lewej stronie. Patrząc od południa, tak? Jeżeli patrzylibyśmy z góry na miasto, mielibyśmy północ przed sobą, czyli tak jak standardowo się patrzy na mapy, to w dół po lewej stronie, na południowy zachód, zaraz przy samym mieście, jest jakiś rejon wielkości trzech kilometrów może większy trochę. Tam jest coś, przez co są te walki. Nie wiem, nie kojarzę w ogóle jak wygląda rejon Odessy, w sensie nawet na mapie. Ale zarysowuje mi się, zaraz właśnie tutaj po lewej stronie na dole, jest to rejon, który ma największe znaczenie dla tego obszaru. Nie dla ludzi, tylko jakby znaczenie w innym wymiarze. Czy możemy spojrzeć w głąb? Jeszcze za chwilkę, bo widzę taką cienką nitkę, która idzie w dół, kompletnie na dół. Jak do noga tego, taka cienka nitka, cienki korytarz, cienkie połączenie. Nie jest to bunkier, ale jest to pod ziemią. Katakomby. Jest to tak, jest to okrągłe. Nie, mam różne rzeczy przechodzą mi dosłownie, przeróżne rzeczy.
jak się tam jest, to różne jakby... To jest bardzo stare. To nie jest nowe. Stara jest struktura, ale jest to jakby przejęte przez nowoczesną technologię, w sensie jakby obecną. Czyli jakieś stare tunele, albo jakieś stare pęknięcia, nie wiem, tak to, takie stare przejścia, może tak, bardzo stare przejścia zostały przejęte. Prawda wychodzi na jaw i dlatego to musiało być. Dlatego coś tak musiało stać. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jest po prostu drugi świat, który do nas dociera nie bezpośrednio. O tym się słyszy tylko. Często nazywa się to teoriami spiskowymi, często się to nazywa jakąś fikcją, ale to ma duże, bardzo, bardzo duże podłoże. Cały świat jakby się opiera na tym. To jest jak... Połączenie z inną cywilizacją, nieprzyjazną? Między innymi. To nie chodzi tylko o to. Wiesz co, dam taki przykład. W Szwecji, w Sztokholmie, w centrum miasta nie zauważysz ani jednej śmieciarki, ani jednego samochodu dostawczego. Na ulicy. Wszystko w podziemiach. Wszystko jest w podziemiach. Też bym w to nigdy nie uwierzył, gdybym tego nie zobaczył na własne oczy. Miałem okazję jakby pójść 4 piętra niżej. Pod centrum Sztokholmu. Na pierwszym piętrze jeżdżą samochody. Te piętro łączy się z tunelami, przez które przejeżdżają samochody. Nie bezpośrednio, nie jest tak, że się wychodzi na taki tunel, gdzie samochody przejeżdżają. Pierwsze piętro od góry licząc. Tak, od góry. Powiedzmy, że wchodzimy przez jakieś drzwi w dół i jesteśmy na pierwszym poziomie. To tam jeżdżą samochody, tam są jeszcze jakieś garaże, jakieś takie różne, jeszcze jakieś takie komunikacyjne. Drugi poziom, tam jest właśnie, jeżdżą śmieciarki, jeżdżą, zaopatrzenie przyjeżdża. No jest taki bardziej taka infrastruktura zbudowana jest dla serwisów. Trzeci poziom jest dużo mniejszy, już nie jest pod całym Sztokholmem. Jest to poziom dla, jak to powiedzieć, dla służb, dla policji i dla ważnych osobistości. Niekoniecznie to jest politycy czy gwiazdy. Po prostu dla kogoś, kto ma być niewidoczny. I jest jeszcze czwarty poziom. On jest bardzo malutki. I tam są jakieś archiwa. I tyle wiem. Wiem, że są jeszcze tunele, poziomy, znaczy tunele są, gdzie nie ma wstępu. Nawet serwis, który serwisuje te tunele, nie ma wstępu, jeżeli nie jest Szwedem. Tak samo jest, mniej więcej też są takie tunele, tak ja to widzę, praktycznie w każdym kraju.
są takie tunele. Zwłaszcza Europa jest obsiana tymi tunelami. Bardzo mocno jest obsiana z tego, co się widzi. I tam jest właśnie ten, jak to powiedzieć, handel. To tam się załatwia brudne transporty, brudne sprawy. Tam to się odbywa. Przyjrzyj się, czy tam właśnie w tym miejscu, gdzie się przyglądasz, czy są właśnie dojścia do jakichś, są wyjścia tam do Morza Czarnego. Tam. Ta w dół, co mówiłem, że idzie w dół taka taka nitka. To jest jakieś dojście do Morza Czarnego. Do wody, widzę wodę. To jest dojście. Nie wiem, czy to idzie do jakby do środka, do dna, czy jest to odejście, taka cienka nitka. O to jest walka, tak? O to miejsce. To miejsce ma bardzo duże znaczenie. Ma bardzo duże znaczenie. Odczucie jest takie, że to miejsce jest jednym z miejsc łączących, o, tak to nazwę. Tak jak można nazwać szyb windy, że wiele pięter jakby jest winda, która dowozi do różnych pięter, czyli miejscem łączącym jest ta winda dla wszystkich pięter. To jest to miejsce łączące, takie odczucie. Tam łączą się pewne korytarze, pewne tunele. Dlatego jest bardzo ważne. Tam się odbywa dużo rzeczy. Dobrze, teraz wiemy więcej. Nie będziemy wchodzić dalej? No. Wiesz co, moglibyśmy wejść, ale już było też o tym tyle mówione i Weronika mówiła o tych tunelach z dziećmi. I było mówione o tych tunelach, gdzie są obce cywilizacje. Można by było, ale to tak się troszkę rozbiegnie. No może. Nie wiem, możemy spróbować. Tak? Tak, myślę, że tak. Zobaczymy. Chcemy zobaczyć oblicze tej cywilizacji, która właśnie odgrywa bardzo wielką rolę i oto właśnie chyba ta bitwa jest. To jest już możliwe? Jesteś niewidoczny, Michał. Dostajesz specjalną ochronę. Jesteś niewidoczny. Ty będziesz widział, ale ciebie nie będzie nikt odczuwał. Nie widział. Widzę ludzi, jakkolwiek są tam ludzie. To nie jest tak, że tam jakaś cywilizacja żyje. Tam są ludzie. Znaczy może niezwykli ludzie. Ludzie, którzy mają dostęp do tego. Widzę jakieś miejsce, które wygląda jako laboratorium albo to jest też jakiś szpital. Nie szpital. Szpital to jest bardziej. To nie jest laboratorium. To jest nazywane laboratorium. Tam się odbywa. Głęboko powietrze weź i odczucia na bok odrzucone są. Jesteś tylko obserwatorem. No.
Tam jest dużo dzieci. Na ten moment? Na ten moment jest dużo dzieci. Jaką skórę mają? To są ludzkie dzieci. Bardzo zagubione. Odczucie jest bardzo zagubione. One są w jakiś sposób, albo mają jakieś środki uspokajające, albo coś w tym takim stylu, że są... Są ubrane? Są ubrane, tak. Są ubrane, ja to wszystko widzę na biało. Mają białe ubranka. Białe takie dresy, nie wiem jak to nazwać, takie miękkie, jak piżamy może. Te dzieci są jak szczury, takie laboratoryjne. Tam się wykonuje się dużo rzeczy w tym laboratorium. To się nazywa, oni nazywają to laboratorium. To jest wiesz co, nie chcę się w to za bardzo wgłębiać, bo jest to takie, nie wiem jak to powiedzieć, Michał? Żeby nie użyć słowa rzeźnia, to inne słowo mi nie przychodzi, a może tak. Michał, na odczucie podejść do jednego dziecka, połóż rękę na tym dziecku, na główce i odbierz emocje i odczucia, czy to dziecko w ogóle widziało światło dzienne? Bardzo często tak, tak. Te, które ja teraz widzę, tak? One zostały zabrane z domu, zostały zabrane z rodzin. W jakikolwiek sposób, czy porwane, czy zostały zabrane. Przekaz informacje. Niektóre są krótko, parę miesięcy. Niektóre są dłużej. W jakim wieku byś określił? Parę lat. Tak, które ja widzę przed sobą, mają jakieś 10-12 lat. To jest moment, kiedy już jest czas dla nich. Na mnie, dla nich, nie wiem. Dał przekaz telepatycznie do wszystkich tych istot, że wkrótce będą uwolnione, żeby się nie bały. Przekaż to telepatycznie i spójrz, czy jest reakcja. Wiesz co, to jest takie, dlatego mówię, że jest to takie niefajne do zagłębienia się, bo te dzieci są albo pod wpływem czegoś, one są bardzo obojętne. Są zdezorientowane, ale są bardzo obojętne też. Jedno dziecko czuje taką silną więź z rodzicem, z matką dokładnie. I cały czas jakby słyszę jego myśl, że chce do mamy, cały czas to powtarza. Znaczy w głowie jego się to tak... Te dzieci są wyhodowane pod narządy. To też coś nowego. Nigdy nie myślałem, że w ten sposób to się odbywa. Teraz proszę ciebie, Wezus, czy będzie... Czy... Wiesz co, już ci powiem, dlaczego to tak wygląda. Małe dzieci zabiera się ze szpitali, po narodzinach też zaraz. Małe kilkumiesięczne, takie, które już chodzą. Przychodzi mi, że im starsze, tym mniej wartościowe. To dla biednych, znaczy dla biednych. Może źle powiedziałam, dla biednych. Dla tych, co mniej płacą. Dla tych, co mniej płacą, tak. Dzieci dla tych, co płacą dobrze, hoduje się. One przez lata
są hodowane, w sensie, wiem, że to brzmi nie fajnie, ale kiedy ktoś płaci duże pieniądze za organy, to wymaga, żeby te organy były w idealnym stanie. Więc te dzieci dostają jedzenie, dostają takie jakby specyfiki, żeby te organy były jak w książce, w sensie, wiesz, że niezniszczone. Więc diety są dobierane, te dzieci są hodowane po prostu, a może tak. I ten wiek, mniej więcej 12 lat, to jest ten wiek, kiedy już można, no. Bezus, czy przyjdzie pomoc dla tych dzieci? Czy zostaną uwolnione? To się odbywa, mój Bezus. To się odbywa. Nigdy się nie dowiecie o tym. Dowiemy się? Nie, mówisz, że nigdy, przekazuje, że nigdy się nie dowiecie o tym, w sensie jako świat, że się nie dowie o tym, co się tam wydarzyło. Ale o uwolnieniu dowiemy się. Ci, którzy będą szukać, się dowiedzą, ale społeczeństwo nigdy się nie dowie o tym, co tam było i co się tam wydarzyło. No teraz się dowiedzą. Ci, co chcą, się dowiedzą. To się dzieje od dawnego, od dawna, od jakiegoś czasu się to dzieje. Proszę siły światła i prosto ze źródła. Pokazane mi jest, że to się dzieje i każdy, kto chce temu przeszkodzić, najczęściej jest usuwany, ale nie w sposób jakby za morderstwa, tylko jest usuwany poprzez, to jest taka jakby kara jest usuwany poprzez na banicję, poprzez banicję. Jest usuwany ze społeczeństwa, to jest kara. Mi się co innego jeszcze przyłączyło do tego. Jeżeli ktoś zdradzi, to też ich jakby energie są wsyłane na banicję. I kiedyś mieliśmy okazję być w takim miejscu, nie wiem, czy kojarzysz, Na planecie. na planecie, gdzie były takie właśnie zmanipulowane energie, które zostały jakby uwięzione w tych wibracjach, w tym miejscu. To jest wasza kara za to, że zdradziliście. To już po odejściu takie energie są jakby zmanipulowane, przejęte. Ale za życia jeszcze na Ziemi, to najczęściej właśnie taka osoba ma być znienawidzona. Każdy, kto temu chce się przeciwstawić, jest znienawidzony. I jakby nie chcę teraz tu oceniać, ale to, co mi się pokazuje, to jest to, co czytamy w nagłówkach gazet, że ktoś zrobił coś złego, że ktoś jest Nagonka jakiś, na jest to, nagonka, tak. co Czy tak. chce to uwolnić, tak? Dokładnie tak. I to mi to Wezus pokazuje, znaczy mi się pokazuje, on jakby tak rozkłada ręce, pokazuje mi, że chodzi o to, żeby społeczeństwo znienawidziło. To jest ukaranie. Społeczeństwo ma znienawidzić tą osobę. Tą osobę, Więc, jeżeli jest, dobrym. która chciała uwolnić lub chciała w tym kierunku jakby to pociągnąć. Więc to ma być to znienawidzenie tej osoby. Czy pójdzie w pozytywnym kierunku? Jezus. To idzie w pozytywnym Dobrze, kierunku. dobrze, dobrze, dobrze. To nie skończy się tak, mówi Wazius, że Stwórca pstryknie palcem i to się skończy. To ty jesteś stwórcą. Pstryknij palcami, żeby się skończyło. Nie. Ale możesz uświadomić innych, co się dzieje. I to się właśnie w tym momencie też dzieje. Coraz więcej ludzi ma tą świadomość. Coraz szerzej się to rozprzestrzenia. Coraz więcej jest pokazywanych tych manipulacji. To jest właśnie ten koniec. To się musi wydarzyć. Te rzeczy się muszą wydarzyć.
Przy tym giną ludzie, przy tym cierpią ludzie. Ale to się, tak to wygląda, no, tak to wygląda. Prowadzi w naturze jest tak samo. Nie, tak. W ten sposób. Tak, w naturze jest. W naturze jest tak samo. Musi się coś rozłożyć, żeby na miejscu tego wyrosło coś nowego. Tak to jest. Nie może dwie sprzeczne energie razem funkcjonować. Jedna drugą przyjmuje. Znaczy zmienia ją. Zmienia wibrację, podnosi wibrację. Więc to się po prostu kończy. To się niestety kończy. Znaczy niestety. Dla tych, którzy w tym tkwili. Życzymy wszystkim istotom tam, żeby doświadczyli światła dziennego, wolności. Żeby powrócili do rodzin. Żeby doznali. Wiesz co, mi przychodzi akurat tego miejsca, gdzie jesteśmy. Że tych jakby dzieci już nawet wolność ich za bardzo nie uratuje. Jakby to będzie bardzo długi proces, żeby te dzieci odnalazły się w jakimś normalnym życiu. Zakłócone. Jest zakłócony jakby proces ich rozwoju, tego najważniejszego, kiedy one dorastały. Dobrze, to dla tych istot się skończy, żeby poszły pod opiekę światła prosto do źródła. Wszystko idzie do źródła, mówi Wersjus. Wszystko idzie z powrotem do źródła, a niektóre mają tylko dłuższą drogę. Dziękuję za to. Wiesz co, jestem sam ciekawy, jak to wygląda, co tam jest, aż po prostu wejdę na mapę. Nie, chodzi już po prostu o mapę. Ja nie widzę tego jak na mapie, po prostu widzę miejsce, które daje mi odczucie, że to jest to miejsce. Tak jak na przykład o tym Nowym Jorku. Wiem, że to jest Nowy Jork. Wiem, bo w sensie wiem, w tym miejscu jest Nowy Jork, ale ja nie mogę tego nazwać Nowy Jork. Jakby energia tego miejsca, ja nie widzę budynków konkretnie, tylko widzę energię. Tak samo, dlatego jestem ciekaw, jak na mapie to wygląda, jak wyglądają budynki, jak to... No. Halo? Tak, ja jestem, słucham. Jesteś, bo coś mi... Słucham. Słuchawka mi jedna po prostu się wyłączyła. Także z chęcią zobaczę, co tutaj za miejsce. Mówi Wezio, że już chyba jest... Znaczy, nie powiedział mi, że już jest koniec, tylko powiedział już chyba wystarczająco, już zobaczyłeś. Także wychodzimy stamtąd. Dobrze. Dobrze. Dziękuję za twoją odwagę, Michał. Wiesz co, to może nie chodzi o odwagę, tylko faktycznie te miejsca są mało przyjemne, bo odczuwa się to takie... Chociaż spodziewałem się jakby... większej tragedii w głowach tych dzieci, ale one na jakichś proszkach były, czy na czymś bardzo takie spokojne i dezorientowane. Obojętne, bardzo obojętne. Wychodzi z tego, tak? Tak. Czy Michał, Wysus, oni wiedzą to, co się ma stać? Czy przeleje się też na inne państwa? Ten plan?
Chodzi o to oczyszczanie, nie? Bo to jest. Czyli się. To zajmie dużo czasu. To się stanie, ale to zajmie bardzo dużo czasu. My nie dożyjemy do tego. Będą pewne przewroty. Mówiłeś, że będą pewne przewroty. Dla tych, którzy wierzą w to uwolnienie, to będą bardzo szczęśliwe dni. Pewne rządy zostaną obalone. Pewne rządy zostaną jakby pokazana ich dwulicowość. Ale całość jest tak mocno, jakby ta struktura tego jest tak mocno zawiązana, że to zajmie bardzo długi, dużo czasu zajmie. Wydostał. Bardzo dużo. To idzie w dobrym, niech się dzieje. Potem się zajdzie. To idzie w dobrym. To idzie w dobrym. Są pewne istoty na kuli ziemskiej, przychodzi mi, które bardzo mocno działają w tym kierunku. Bardzo mocno. Dobrze. Żeby to wychodziło, żeby to było ujawnione. Tak, ten świat energetyczny, ten świat istot energetycznych jest po prostu, mi, powiem ci, że mi bardzo brakuje często, wiesz, tego obcowania z tym. Bo no, to jest taka chęć powrotu do domu. To nie jest chęć, wiesz, odejścia z ziemi, ale jest taka chęć, taka tęsknota się czasem, wiesz, budzi, że ma się ochotę już tam wrócić. I to powrócimy do tematu, że właśnie to rozdzielenie się przestrzeni, to znaczy, że to oczyszczanie będzie jeszcze tam dalej działo na tej starej przestrzeni, tak? A nowa tak. Przestrzeń... A nowa się już stworzyła. To już jest, tak? Tak. Nowa Ziemia już jest. Na tej nowej Ziemi jest kompletnie inna wibracja. Kompletnie inna. Wszystko jest inne. Może nie wszystko, wiele rzeczy jest podobnych. Po prostu jest inne patrzenie na świat, inne intencje są. Nie musimy. Także tak. No. Nie musimy pakować plecaków. Nie, 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 nie. Nie. Przyjdzie czas dla każdego. Każdy sam zdecyduje, kiedy będzie się chciał tam znaleźć. Ja mówię tutaj o energii. Jezus mówi, że najpierw trzeba zaakceptować. Nie możesz zrobić nic, zanim tego nie zaakceptujesz, że to zrobisz. Jeżeli jesteś w stanie iść ulicą, to tylko dlatego, że jesteś pewny tego, że możesz iść ulicą. Że postawisz nogę na ziemi. I kolejną postawisz dalej. Tylko dlatego, że wiesz o tym, czyli to zaakceptowałeś. Możesz zmienić się w chmurkę, kiedy będziesz tego pewny i to zaakceptujesz. I możesz zmienić świat, w którym żyjesz lub nawet przestrzeń, kiedy będziesz tego pewny, to zaakceptujesz. Na tym polegają cywilizacje, które poruszają się też po wszechświecie, używając właśnie zmiany energii. Najniższe cywilizacje używają pojazdów, tak zwane UFO. To są bardzo niskie cywilizacje. Wręcz bardzo niskie, można powiedzieć. A dużo jest nawet głupszych od nas. W sensie głupszych. Nie źle powiedziałem, że głupszych, tylko ich rozwój jest dużo niższy. Ich rozwój, nie wiem, jak to powiedzieć, psychiczny jest niższy. Oni mają tylko technologię, nic więcej. I to też taką bardzo
bardzo starą, jak chcieliśmy je wezwać. Bardzo starą. Dla nas to jest nieosiągalne, ale to jest bardzo stare. Największą technologią wszechświata i największą jakby nie największą, najbardziej czystą o technologią wszechświata i najbardziej efektywną jest jakby energia. Jeżeli jesteś zbudowany z energii, to możesz tą energię zmienić i stać się czymś innym. Lub przemieścić się w inne miejsca. Nie używając nic oprócz tylko intencji do zmiany energii. Pięknie powiedziałem. Tu tak a propos tej nowej ziemi, nowej warstwy. Dopóki człowiek nie będzie wiedział o tym, nie zaakceptuje tego, to tam się nigdy nie znajdzie. Nie jest powiedziane, że tam wszyscy się znajdą, bo niektóre dusze pójdą w inne przestrzenie doświadczać. Ale jeżeli człowiek na ziemi manipuluje swoją duszę, to ta dusza też tam nigdy nie trafi. My też manipulujemy swoimi energiami, to bardzo mocno. Dlatego wiele dusz odchodzi straumatyzowane. To też tak się dzieje. Bo była mowa, że cieleśnie będą przychodzić, nie? I cieleśnie, i niecieleśnie. Znaczy cieleśnie też, oczywiście, że tak. Zgodzi mi, że tak, ale przede wszystkim będzie będą po prostu wracać się. Energii będą schodzić, tak, i wracać się. Ciała fizyczne, żeby się rozmnażać po prostu, tak? Tak. Tak, tak. Bez ciał fizycznych nie ma potomstwa. Otóż to. Otóż to. I dlatego jest to ważne, żeby zadbać o siebie. Żeby wiedzieć, kim się jest. Dużo, dużo zdrowi pokazuje, że dużo straumatyzowanych dusz odchodzi. To jest bardzo szkoda, wielka szkoda dla jakby całego wszechświata. Bardzo szkoda. Duża strata jest. Jakby. To nie chodzi o to, że strata, że taka dusza jest pisana na straty. Chodzi o to, że wzrost jest jakby celem głównym każdej istoty we wszechświecie i łącznie wszechświat wzrasta. To jest jakby to jest ten nurt. I jeżeli manipulacja powstaje, to taka dusza przestaje wzrastać, tylko zaczyna się gubić. I ta strata to jest to, że ona straci bardzo dużo jakby w rozwoju. W rozwoju strasznie dużo straci. No. A taką właśnie duszę manipulujemy sami. Jeżeli ktoś na przykład siedzi z telefonem, ja mówię tylko, to jest takie przykłady, jak to się widzi, przepływu energii. Siedzi z telefonem, zapomina o sobie, tylko wie, że wszystko, co tam się dzieje i wkłada swój czas, swoje emocje w rzeczy, które nie są prawdziwe. Ja nie mówię o rzeczach, które są prawdziwe. Dużo się wkłada właśnie emocji i czasu w nieprawdziwość. Ludzie, którzy uważają, że na przykład, nie wiem, pieniądze to jest wyznacznik całego życia i wkładają swoje całe życie w pieniądze, żeby zarabiać pieniądze lub inne rzeczy. To jest właśnie manipulacja też duszy, bo dusza przyszła, żeby czegoś doświadczyć, czegoś się nauczyć. A my uczymy duszę, że zarabiając pieniądze robimy dobrze, zabijając kogoś, zrobiłem to z nienawiści, należało mu się, zrobiłem dobrze. Więc też taka energia nasiąka tym wpływem tutaj na ziemi. I odchodząc jest zagubiona. Ona nie wie gdzie, czemu w ogóle, wiesz. I takie energie są często mocno, wiesz, jakby przełapywane przez jakieś inne takie ciemne, wiesz,
byty, które tylko czekają na takie. Nie wiem, tak to wygląda. Dobrze, Michał. Jesteśmy już. No, się zgadałem, ale po prostu wiesz co, jak się ze wszystkim tym jest tutaj i to się widzi, można mówić o tym godzinami. No. Będziemy jeszcze na pewno przekazywać. Mhm. Tak? Tak, tak. To jest wszechświat, to jest potęga i nie całą potęgę można na jeden moment przekazać, tak? Nie. Dobrze. Nie da się tego. Można przekazać pewien rytm, o może tak. Tak to można nazwać, rytm rozwoju wszechświata. Jeżeli to się uda przekazać i to ludzie zrozumieją, to przestaną się, wiesz, plątać w tańcu, że tak powiem. Jak wszyscy złapią jeden rytm, to wszyscy będą po prostu, wiesz, tym samym tak się rozwijać. No, ważne, żeby się nie pogubić w tym. Dobrze. To dziękuję serdecznie. Michał, tobie od serca. Jezus, tobie dziękuję, że przygotowałeś tę podróż, te informacje, które Michał mógł przekazać. Się uśmiecha, Bezus. On ma do ciebie, wiesz, on się uśmiechał do ciebie, on nie patrzył na mnie, tylko widziałem, że po prostu do ciebie się uśmiechał, do ciebie stoi pensja. Dziękuję. Wiele rzeczy smutnych, musimy na to patrzeć, że to, co się stało, teraz to musi też zaniknąć, jak długo to będzie trwało, ale idzie w dobrym, tak? I musimy się na tym skoncentrować, tak? Tak jest. Tak jest. Będziesz powracał za chwilę? Mhm. Wszystko na teraz zostało przekazane, tak? Ciężkie momenty, ale no, jesteśmy w tym chaosie, tak? Nie da się tego uniknąć, żeby tego nie widzieć. Nie, to wiesz co, ja nie spodziewałem się nawet tego, jak parę lat temu rozmawialiśmy o tym i Bezios przekazał, że karuzela się będzie kręciła coraz szybciej. Tak. Coraz szybciej i coraz szybciej. I będziemy doświadczać rzeczy, których jakby nikt się nie będzie spodziewał. I wtedy dla mnie to było takie, no dobrze, no co jeszcze? Sam na tym się zastanawiałem, co jeszcze może się przydarzyć. No i okazało się, że mogą się przydarzyć rzeczy, których faktycznie nikt się nie spodziewał. Ale ci mi zawsze byli głupi w swoim, wiesz, odkąd pamiętam, zawsze byli głupi w swoim jakby planowaniu. Ich plan nie zawsze był, można było łatwo rozpracować i pokazać tą głupotę. No. I tą głupotę widać w telewizji. Przede wszystkim w telewizji. Jeżeli już ludzie używają telewizji do jakby własnej manipulacji, bo się piją to, co tam ścieka z tej telewizji, to czasami warto było patrzeć, co pijemy, co wycieka z tej telewizji. Ja nie oglądam telewizji, więc jakby jak do mnie coś dociera, to ja to widzę od razu jak na talerzu. Jest to tak przezabawne, te przekazy, że ja się dziwię, że ludzie w to wierzą. To jest po prostu niesamowite, jak sprzeczne informacje mogą być przekazywane. I to zacznijmy, nie wiem, ostatni ten temat, co chodziło o pandemię i te wszystkie inne rzeczy, wiesz, każdy jakby gubił się w narracji a propos tego. Każdy jeden się gubił w narracji. Wszystko chodziło o to, żeby ludzi trzymać w strachu, ich zaszczepić, odizolować ich od siebie przede wszystkim, żeby zaakceptowali to, że można żyć samemu, robić zakupy przez internet, nie wychodzić z domu i nie czuć bliskości z innymi ludźmi. Zamknięcie jak na grodach barani. Tak. Wiesz, a ta narracja była po prostu prześmieszna, śmieszna, bo po prostu to coś, co wy mówili. Teraz o tej wojnie, wiesz, nie chciałbym umniejszać ofiarom tej wojny. To nie jest jakby to na celu, ale narracja, jak usłyszymy w telewizji, jest tak na tyle zabawna. Mnie to śmieszy. Ja zacząłem już to patrzeć, wiesz, trochę jak na komedię. Może dlatego, że ja nie oglądam telewizji na co dzień, ale gdzieś tam docierają do mnie, gdzieś tam filmy ktoś przesyła z wiadomości
I jedna wiadomość jest taka, że Europa stanęła murem i wszyscy będą, wiesz, sankcjonować Putina. Tylko prawie cała Europa się wycofała z tego, tylko wiadomości jeszcze o tym nie mówią. Nikt nie wysyła sankcji. No, mówi się o nich, że są, ale to tak nie działa. Niemcy się wycofały, wiesz, to wszystko, ludzie się, znaczy państwa się wycofały, więc w tym samym czasie, jak oni mówią, że będą sankcje, państwa się wycofują, więc mamy manipulację. Następna manipulacja, no. Co to jest nagrywane? Okej, to może nie będę za dużo mówił. Tak. Także ja wiem, że dużo słuchaczy czeka na to, ale to już jesteśmy podali wszystko i niech sami sobie przemyślą. No. Tak, bo to jest, i dlatego mówię właśnie, to jest taka manipulacja, którą widzimy wszędzie. To widać. Po prostu wystarczy przestać to pić albo chłonąć to, tylko spojrzeć, co jest faktycznie mówione. Jako obserwator i zobaczy więcej. Tak jest. Otóż to. Rozłączamy się ze słuchaczami, z widzami i do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pozdrawiam.